Cześć, cześć. Witam w nowym vlogu. Bateria naładowana, bo wybieramy się na giełdę kamieni. Zobaczymy, jak będzie na giełdzie. Mam nadzieję, że krótka relacja. Także ja już umalowana, gotowa do drogi. Zaraz wam pokażę. No tak patrzę, że tak trochę... Znaczy nie mam takiego dużego bałaganu. Wiecie, jak to się człowiek szykuje. I w papierach siedzi. A propos papierów. I różnych ważnych przy łóżku. Także pokażę wam outfit dziecka. Po prostu może to wyciągnę. Będzie się świeciło. Dobra. No i kiecka fajna. Taka o... luźna. Przede wszystkim jest ciepło, więc luźniutko próbuję się poubierać. Będzie wygodnie i będzie trochę creepy, bo czarne. To lubię. Kotek jest? Jest. Kotek zawsze na piramidce skoca. Lubi. No, także tak to wygląda. Jak one to robią, że patrzą się i niby widać, niby coś. No, taka luźniutka, ale trochę koronki. To będzie tak ładnie. Politechnika Łódzka trochę zarośnięta, ale za to... Jak to możemy tym przesmykiem sobie przejść, bo tam jest najstarszy dom w Łodzi. Zresztą i ta kamienica jest... No. To też sobie może, kawalonteczka. Hogwart. No, aha, tam się przejdzie. Tam się też przejdzie, dokładnie tak. Spoko. Mamy gdzieś od tyłu, od boku. To jest jaśmin, gdyby ktoś już szukał, to już też można znaleźć po prawo jest jaśmin. Już pachnie. Hogwardy. Proszę nie dotykać trawników. Szkoda, że nie wykorzystana. Ona w tej chwili jest w remoncie. Dwa lata temu przed pandemią zapluszył ogień pracownik na tym metalowym, cynowym dachu i pół kamienicy się... Praktycznie kończona była rewitalizacja i się zjarało. Zjarało. A w tej chwili oni tutaj mają coś otworzyć, ale nie powiem nic. Tutaj masz. Ludzie jakoś taki bez maseczko, nie? No właśnie też, tak? Coś różnie? O, basen. Nie ma. Dzień dobry. Kamienie są też żadne. 57 kilo. Raptem, nie? No. Kameczek. A, okej. Są pierścienie czy brązolety? No, pierścienie. Piękne. Ale piękne są. Zobacz, to jakie piękne zależy. To jest pięknie faszetowany labrador.
pani też robi długopisy? Nie, absolutnie, fanka długopisów. Te długopisy ja produkuję. No właśnie, ale nie, jak ja widzę już... Od żywicy epoksydowej z bursztynem po całe bursztyny. Piękne. Też pióra mam zamiar robić, mam już elementy i będę robił właśnie pióra. Super. To jest pomysł. Pióra zawsze. Bursztynem z drzewem, ceny się zaczynają, będę epoksydowy postępić. Wszyscy poszli kupić, bo jednorożce są też, może uda się pokazać, chodźcie Kasia. Także teraz będziemy mieli Katarzynę i córę, no i będziemy kapować. Czy jest potem jakiś photoshop tego jeszcze? Tak, ja cię zrobię normalnie takiego jeszcze bardziej przystojnego niż jesteś, no. Dobra, a teraz będziemy ładne zdjęcia robić. A ty chowała Marta? Szmaragdy. Ale to jest wspaniała, jakieś takie zadmałe takie. To też szmaragdy Nilu? Nie. Miłość, szmaragd i krokodyl. Naprawdę, że szmaragdy to są szmaragd ładne. Nilu, że niby. Wow, piękne. No, się nie znam. W pierwszym klisku właśnie było szmaragd. Ci fajnie? Nie, też są. Patrz, aparat. Co to jest? Srebro i złoto. Srebro to jest? Srebro. To widzę, zakładki i tak dalej. Takie piękne. O, no, fajne. Złoto. Na bogactwo sobie kończyk zrobić. Dla publiczki. Jeszcze raz dla publiczki. A teraz dla mnie naprawdę. Hej. Powodzenia. Cześć. Bardzo, także super. Dzięki super. Bardzo. No, dzięki. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Szczęśliwa i błogosławiona. Tu już nagrywam. A tu włączę. Będzie widać bałaganu za nami? Nie. Jaki bałagan w ogóle, co ci chodzi? O co ci chodzi? Ja powinna chyba iść po okulary. Nie będę widziała w komentarzu, chociaż będę widziała na moim telefonie. Tu się nagrywa w blog. Się zmieszczą, a tu się zmieszczą. Instagram nagrywać będzie. Tytuł dodam. Dodaj tytuł. Będzie widać, jak się wiercę. Później dodasz tylko, że... W opisie chyba, nie? Że ja tam też byłam, ja sobie później to też udostępnię. Tak,
Witamy Państwa w wiadomościach. Jaka jest prognoza pogoda, Pani Dorota, Anna? Daj mi się skupić. O, kupić. Nic nie da się już kupić, wszystko kupione. Musisz się przesunąć do mnie tu bliżej. Co tam? No i słonecznik. Chyba słonecznik schował, co? No schowaj. Ty przyjdź do mnie może bliżej, co? Albo ten aparat troszkę. No. Tutaj z aparatem to nie mamy za bardzo jak szaleć. O. Tu postawimy jak porządny telewizji. Muszą być dziunie z kwiatami. Tak nie będzie widać. Dziecko. Dobra, zaczynamy. Siadaj. Nie może być pół widać. Nie może być. Całe pół. Wyszukam całej pół. Cześć, prowadzimy transmisję na żywo. Dzień dobry. Dorota ma pół oka. Bo ja jestem Illumina. Jestem cichociemna. Słuchajcie, wróciliśmy, bo było nas trochę, z giełdy kamieni i postanowiłam Wam nagrać i pokazać, jakie tutaj cudowności żeśmy zdobyły. Trochę tego jest, kawałek tylko widzicie, bo tak naprawdę tutaj jeszcze jest jedna taca, tutaj druga taca, ale myślę, że Wam po kolei popokazuję. Witam wszystkich, którzy są. No, słuchajcie, kamieni jest trochę, nie wszystkie znam, niektóre są po prostu ładne i tak jak sobie posprawdzałam ich działania, no to działają bardzo fajnie, ale no trzeba chwalipost zrobić i słuchajcie, zaczynamy może od opalu zielonego. W ogóle niektóre kamienie są naprawdę bardzo duże, tu ma Dorota, dwa jajeczka są. O, proszę bardzo. Ale one są właśnie takie fajne. Ja tu się śmieję, że ja mam taką. Czekajcie, jeszcze ceny są, bo to dopiero przyszłyśmy. Hej, hej, dziewczyny, ja to tak. Że ja mam taką amazońską dżunglę z rzeką. Mhm. Także naprawdę. I, ja oczywiście nie bardzo znałam, jak działa opal zielony, ale potem sobie doczytałam, jest bardzo fajny, mi się skojarzył od razu, że widać tak las z góry, jak w satelicie Google, i że to jest taki kamień wróżek drzewnych, bo tam są drzewa i jest rzeka i w ogóle taki cudowny. No i słuchajcie, okazuje się, że ten opal jest bardzo dobry dla artystów, dodaje inspiracji, bardzo dobry, jeżeli położy się go w firmie, w prowadzonym biznesie, bo wtedy dodaje takiej łagodności i dobrych kontaktów i z klientami, i z osobami bliskimi. Dobry jest na relacje w rodzinie. Uwaga, dobry na odchudzanie, sam przyciągnął. No. Będziemy się normalnie odchudzać. Najlepsza wiadomość dla mnie. Najlepsza wiadomość. Daje zmiany, otwarcie na nowości i bardzo dobre, nowe postrzeganie. Czyli mamy opal zielony i to zobaczcie, to są takie, bym powiedziała, no porządne. Takie konkretne już. To, to już jest kamień, tak? No. To są kamienie z Madagaskaru. Z Madagaskaru. Tak. Sorry. Potem mamy coś takiego niebieskiego, co jest, co się nazywa, ja też już ściągam cenę, co się nazywa apatyt. Zobaczcie, mnie przyciągnęło generalnie kolorem. Te żyłki, on ma takie złote, on nie? Ma złote żyłki, jest piękne. Taki niebieski, turkusowy, jest po prostu cudny. No i ten apatyt to dodaje inspiracji, odbudowuje poziom energii. Jeżeli mamy jakieś plany, to on ułatwia ich manifestowanie oraz dodaje ekspresji, także takie niebieskie cudeńko i on też jest takim dosyć dużym. To też jest apatyt, powiedz? Nie, to jest co innego, nie. Ale nie wiemy co. Będziemy Wam pokazywać, czasem nie wiemy co mamy. Ale apatyt jest bardzo fajny, no i tak zgrabnie leży w ręce. Potem miałam jakiś taki etap totalnego, muszę mieć koral. Ja kupiłam kilka korali i Dorota też, zaraz Wam pokażemy. Ja mam takie korale obwinięte w metal. Tak, cudo. I tutaj wzięłam dwie podobne kulki, bo to też i prezentowo, także super.
Super. No myślę, że to w ogóle będzie fajnie wyglądało na wisiorze, bo kolczyków nie polecam, bo ciężki w piorun. Ale naprawdę taki wisior rewelacyjny właśnie z koralem. A dla siebie wzięłam koral taki duży. I słuchajcie, on jak tutaj zawiśnie, to on tak leży w cyckach, że tak akurat powiem. Że po prostu tak jakby tam się urodził. Było jego miejsce. Tam jest jego miejsce. No i koral jak to koral, słuchajcie. Zwiększenie atrakcyjności, krew, układ limfatyczny. Dodaje radości życia, wzmacnia kreatywność i namiętność. Ja to pokazuję tylko z boczku. Dorota, ale to daj do nie tego. Nie wiem, czy to by tam. Jak mam dłuższą rękę. Dłuższą masz rękę. O, czyli takie też w blaszce, ale piękny koral. I tutaj taki doklejony, nieprzewiercony wieszadełko. O. Piękna sprawa, także, no, także dwa korale są. Co my potem mamy? A, malachit, słuchajcie, ale malachit jest już w biżutach. Malachit jest już w biżutach, wzięłam sobie ogromny pierścień malachitowy w biżucie po prostu. Myślę, że przecudnej urody. Także tak. No i malachit, dobry sen, bogactwo. Czakra serca, więc też altruizm, optymizm, drobne przemiany i bardzo duża ochrona energetyczna. I mój, jeszcze nie mogę ściągnąć tej opaski, słuchajcie, bo się, to jest bilet, chciałam powiedzieć. I ten malachit będzie pasował do mojej malachitowej bransoletki. O, także o, z ogromnym, pięknym malachitem. No wygląda, tutaj jeszcze YouTube'owi będę pokazywała. Wygląda zacnie. Także mamy malachit. Kolejna sprawa, czaroid. I teraz tak. Dorota ma pierścień, tak, pierścień z czaroidem, który jest taki. Tutaj najpierw pokażę Instagramowi, YouTube'owi. Tylko, że YouTube to będzie. Przebitki zrobimy po prostu, no, chyba, tak? Bardzo ładne. I Dorota jeszcze kupiła takie kawałek do zrobienia biżuterii. Także czaroid super. No i czaroid, oczyszczający płomień. Energię z dołu prowadzi do góry, energię z góry prowadzi do dołu. Tutaj wzmacnia, tutaj uziemia. Kamień czarownic, kamień jasnowidzów. Harmonizuje i wyrzuca lęki. Mój czaroid z tego zakupu jest kolejnym dużym pierścieniem o pięknej barwie czaroidowej. Także też pierścionek. Także wy wiecie, że ja pracuję rękoma. Oprócz tego, że głową, umysłem i kartami, rękoma. Więc tutaj te ręce ubzdrzone w kamienie będą. Ubzdrzone. Potem słuchajcie, mamy jaspis. Dorota zakupiła jaspis w takim wisiorze. Bardzo fajna, prosta sprawa. I taki malutki jaspisik, o taki malutki. Natomiast ja wybrałam sobie takie większe jaspisy. Większe jaspisy. I bardzo duża ilość jaspisów, dlatego są w misce takich małych. Do układania mandal z kamieni. Perfekto, słuchajcie, perfekto. Czy mam jeszcze coś z jaspisem? Nie, nie mamy nic z jaspisem. Jaspis. Kolor pomarańczowy, czyli tak naprawdę druga czakra. Kreatywność, leczniczy, zwalcza przeciwności losu. Kolejnym takim dużym kamieniem jest, słuchajcie, karneol. Zobaczcie, jaki tutaj cenę ściągam, jak na tak duży kamień, to naprawdę nie były drogie te rzeczy. Zobaczcie, karneol, no przepiękna, głęboka barwa. Wygląda po prostu cudnie, jest znowu taki, wiecie, do ręki i można se gnieść w kieszeni. Bardzo lubię. No i karneol to jest tak, cielesność, zdrowie, kondycja, odwaga, pewność siebie, chroni i przynosi szczęście. Chroni i przynosi szczęście. Na sekundę nie było światła. Magic. Zadziała się magia. Oh, wow. 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 Na żywo. Migające światełka. Mam również, słuchajcie, oj, wstrzymano na żywo, bo dlaczego? Oj. Oj, oj.
Ale przecież to nie ma nic z prądem, nie? Nie ma nic z prądem. Ale internet. Ale ja mam internet z telefonu. Może, o widzisz, ja nie mam na przykład tego. Danych. Poczekajcie, no może się cały internet wywalił. No, zobaczmy. Ponowne łączenie. Jak nie, to będziemy kończyć na YouTube'a. No. Zaraz zobaczymy. Ponowne łączenie. Napiszcie, czy jesteśmy, czy nam tylko tak pisze. Nie, tu mi kółko robi. Bo ja sobie włączyłam, żeby trzymać, czytać komentarze. O. To weź na nowo. No, nie chciałabym właśnie o to chodzi. No zobaczymy, może połączę. Może. Cały wszechświat. Bo ja na przykład nie mam ani jednego tam. Ja mam na tym, na telefonicznym internecie, ale... Ale tu chodzi o przesył, zobacz. No zobaczymy, poczekajcie, bo to się... Nie chcę się odświeżyć. Jeszcze raz. To będą dwie części, no. No to już... Hello! Niestety takie... Bywam. Ten, tak się mówię. No to się w ogóle nie chce, się strasznie... Tnie. Takie są internetowe telewizje. Nie ma to jak aparat, nie? Widzisz, bateria. Działa. Działa. Jest bateria, aparat działa. Działa. A tutaj nawet nie chce się wstawić film. No. Poczekam chwilę. Tytuł wymagany. Nawet tytułu nie zapisało. Dziwne, nie? Nie, kompletnie nie idzie. No bo nie ma tego. Za 5 minut pewnie będzie, tak jak wtedy pamiętam na kursie. Się od... Oj, widzicie? Nie mam nawet jak opublikuj czy coś, nie? Mówisz, też nie masz tego. Mhm. No to dziwne, bo to musiało siąść tam. Wiesz co, to chyba nie będziemy robić, dokończymy tutaj. Dla widzów, nie? No, jak wróci internet, to najwyżej tam. Tak. Jeszcze coś dopowiem. Dobra. Niestety. Dokładnie, dobra, czyli jak widzicie. Mam jeszcze drewno skamieniałe i to drewno jest do ochrony domu. Bardzo dobra rzecz, tu Wam, no mówię, to wszystko Wam zrobię na przebitkach, bo widzę, że tak z tej perspektywy to widać bardzo mało. A Dorota kupiła sobie takie bardziej czerwone to drewno. Jak będę dalej pokazywała, lepiej będzie widać. Bardziej czerwone to drewno i jeszcze jedno takie brązowe, już takie plasterki fajne. Były też takie stelle, tak. Bardzo fajne rzeczy były. Z takich dużych kamieni to ja jeszcze mam czarny turmalin, słuchajcie, ale zobaczcie jaka to jest ogromna, przepiękna bryła czarnego turmalinu, jest naprawdę rewelacja, powiem Wam 85 zł, tak po prostu, więc naprawdę warte zachodu. Mam mnóstwo takich małych agatów niebieskich, słuchajcie, tutaj Wam wszystkich nie pokażę, ale o, mnóstwo niebieskich agatów, właśnie też do spraw rytualnych, w sensie mandali albo takich rzeczy. Jest jedna kosteczka śliczna piasku pustyni. Potem mam coś, co chyba też jest agatem, jeden bardzo i drugi. Bardzo podobne, nie? Tak. Aczkolwiek nie jestem pewna, więc chyba tak. Są jak, tu jest na przykład labradoryt, który nie wygląda jak labradoryt, ale nim jest. A tu jest coś zielonego, co nie umiem, też mi tak na agatowe wygląda, bo też ma te takie słoje. Takie, no. Tak mi się wydaje, że to są agaty. O, agaty. Jeden zdobyłam kwarc różowy, dosyć ładny. Całą masę pięknych takich kryształów górskich, tych lodowych, mroźnych, mrożonych, pięknie wyglądają. Agat mszysty, słuchajcie, no też jest chyba agat, nie? To do agatu tam, no to takie wiecie,
To jest zrobimy obsydian, czarny. Obsydian to? Czar śnieżny. A dlaczego ja mówię Agatą wszyscy, jak myślałam o obsydianie? Bo ty powiedziałaś może o tym drugim. Nie. Bo to jest, byłaś kiedyś bardzo interesowana śnieżnym. Dlatego tak pamiętam. No widzicie. Tak. To mam. I co jeszcze, zaraz przyjdziemy do twoich. Nie, tu ja patrzę, bo mam natomiast bardzo podobny. Natomiast ja jeszcze zakupiłam przepiękny długopis z bursztynem. I a propos bursztynu, jeszcze masz drugą rzecz z bursztynem. Mam drugą rzecz z bursztynem. Piękny ten długopis jest, o matko. No, na przebitkach zrobimy. Super. To na pewno. Taką niewielką bransoletkę z bursztynu. No jak zwykle. O, teraz sfokusowała. Super. Prawdziwa. Dobrze. Dziberka. I twoje sprawy. Moje ja tutaj no, nie wisiory. Mam za dużo. A, dobra, bo się wyłączyło. Selenit jest przepiękny. Selenit, mam wisiorze. Selenit w wisiorze, słuchajcie, taka półkula. Przepiękna. Sorry, że tak ciągle sprawdzam ten telefon, bo myślę, żeby nam wrócił tutaj ten. Selenit ale w wisiorze. Co jeszcze? Te są piękne. Tak, te serce. Ty sobie kupiłaś też serce. Tak. I to się nazywa jaspis polichromowy. O, dokładnie. O. To są trzy rzeczy takie. Jaspis polichromowy. Przepiękne. Przecudne są. No kolory są po prostu rewelacyjne. Na przebitkach zobaczycie bardziej. Czekajcie, żebym nie pomyliła, czyje które. Widzę, że masz Unakit 1. Tak. Unakit, bardzo fajny. Nie wiem. Ty masz z tego bransoletkę. Ładne. Z ametystu? Nie. Nie. Ja mam fioletową. Sodalit? Coś nie. Nie. W każdym bądź razie ładne wisiorki. Tak, ładne wisiorki. I tak patrzę, że chyba to wszystko. Co jeszcze? Tak, tutaj takie ten to mam. Z tego. Jaspis. To jeszcze jest taki ładny kamień, jakiś też taki. Aha, i ty masz zakładkę jeszcze. A, jeszcze zakładka do księgi cieni. O, zobaczcie. Taką ładną. No, nie a będę... to nam Kaśka pokazała. Kasia nam pokazała, słuchajcie, z taką wielką, ogromną tryskietą. No, bardzo fajne, więc sobie zapodałam również takie. No to chyba wszystko by było, patrzę. Chyba wszystko to było. To zrobimy było, to przebitki, było. Będziecie to dokładniej widzieć. Pa-pa. Bebe. Tak jak mówiłam, pokażę wam bliżej, jakie cudne są kolory. Korale, kolory, kurale. Tu mam ten agat. Tutaj chyba też mamy właśnie agaty. Jaspisy. Piasek pustyni, kwarc różowy. Jaspisy. Kryształy górskie, tygrysie oko. Ametysty. I nie agat mszysty, tylko obsydian śnieżny. Tutaj są te nasze serduszka jaspisów poli, coś tam. Tutaj też, o, bruty, selenit, koral, czaroid, drewno. No, czaroid, kamyszki, kamień wróżek, moje drewno, ogromny turmalin, korale. Bransoletka. No i moje dwa piękne malachit. Tak. I czaroid. Nieżywo ma piękniejszy kolor. Oczywiście, że tak. No to kamera. Jeszcze to zakładka. A właśnie zakładka z triskietą. Triskieta też uciekła. Czekajcie, turmalin akurat jest ogromny. Triskieta mi osie tutaj. Zobaczcie, jaka ogromna. O, pasowna tutaj do księgi cieni. A no, długopis jeszcze właśnie. Z bursztynu. No tak se. Nie wymarzyłabym sobie piękniejszej rzeczy dla mnie, jak długopis z bursztynu. Spróbujmy jeszcze raz się połączyć. Zobaczymy. Dobra, o. O, proszę bardzo.